Jasnogórska Matko Kościoła, stajemy przed Twoim jasnogórskim wizerunkiem, wieczór kolejnego dnia naszego życia. Dnia, którego liturgia kieruje nasze serca i myśl do Bożego i Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, jako najwyższego i wiecznego kapłana. Matko Zbawiciela, wielkie rzeczy uczynił Wszechmocny dla naszego zbawienia, posyłając swego Syna, by zwyciężył grzech i śmierć. W Nim objawił swoją wielką miłość, obejmującą każdego człowieka, silniejszą niż największy upadek i niemoc. W całej pełni objawiła się ona w ofierze złożonej z miłości na krzyżu. Matko Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Twój Syn stał się zarazem kapłanem, jak i żertwą dla naszego zbawienia. Złożył ofiarę z siebie, swojego życia dla nas, bo do końca nas umiłował.
Jak napisze święty Paweł w liście do Rzymian, Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. W ofierze Chrystusa odnajdujemy pełny sens i wyjaśnienie ewangelicznych słów: kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Umierać dla siebie, dla grzechu, egoizmu, pychy, by przez miłość stawać się bezinteresownym darem dla Boga i ludzi, to droga do prawdziwego życia, do pełni życia. Droga jednak niełatwa, bo jak mówi Jezus, poprzedzając cytowane przed chwilą słowa: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Matko Bolesna, zaufałaś do końca w godzinie ciemności, chwili współcierpienia z Jezusem, w tajemnicy krzyża, który stał się bramą do nowego życia. Pomagaj nam z pokorą i zaufaniem naśladować Twojego Syna. Ucz nas ufności i odwagi tam, gdzie trzeba zapomnieć o sobie, gdzie trzeba nie patrzeć na swoją wolę, ale szukać Bożej, gdzie trzeba nie szukać swojej korzyści i wygody, ale dobra innych, gdzie trzeba, zapierając się siebie, przyjmować krzyż obowiązków, zadań związanych ze stanem, w którym żyjemy. Matko pięknej miłości, wypraszaj nam, włączonym przez Krzyż Święty, w kapłańską misję Jezusa, łaskę ofiarnej miłości Boga i człowieka, byśmy nie bali się umierać dla siebie, nie bali tracić życia dla Ewangelii, dla Chrystusa, dla tych, których Bóg stawia na drodze naszego życia, czy to małżeńskiego, rodzinnego, społecznego, zawodowego, czy konsekrowanego. Matko kapłanów, otaczaj płaszczą opieki tych, którzy mają szczególny udział w kapłaństwie Jezusa przez sakrament święceń, czy to w stopniu episkopatu, czy prezbiteratu. Wyproś, by ich życie było ofiarą miłości dla Boga i ludzi, by jak Ty mówili Bogu fiat, jak Ty byli pokornymi sługami Boga i stawali się na Twój wzór skutecznymi narzędziami Boga we współczesnym świecie. Matko Kościoła, jak co dzień obejmujemy naszą modlitwą cały Kościół Święty, na czele z jego pasterzami, Ojcem Świętym Franciszkiem, całym polskim episkopatem, zawierzamy Tobie wszystkie osoby konsekrowane, szczególnie nasz pauliński zakon. Twojej matczynej opiece polecamy dobrodziejów duchowych i materialnych Jasnej Góry. Twojej matczynej opiece zawierzamy naszą ojczyznę Polskę, by była wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, by panował w niej ład i pokój społeczny. Zawierzamy Twemu wstępstwu rodziny, małżeństwa, starszych, przeżywających różne trudności, więźniów, doświadczających dramatu uzależnień, chorych i cierpiących. W tej macierzyńskiej opiece zawierzamy także Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce, prosząc o duchowy, liczebny wzrost wspólnot sodalicyjnych w naszej ojczyźnie. Wszystkie intencje też polecamy Twojemu stawiennictwu, te zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, a także ukryte w sercach dzisiejszych pielgrzymów, neoprezbiterów z archidiecezji przemyskiej i gdańskiej, uczestników jasnogórskich Dni Skupienia, członków Akcji Katolickiej w Chojnicach, uczestników Narodowej Sztafety Wolności i Solidarności imienia Jana Pawła II, zorganizowanej w setną rocznicę niepodległości, czy intencje ukryte w sercach tych, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Polecamy Twemu też stawiennictwu gromadzących się przy jasnogórskiej ikonie nawiedzenia w parafii świętego Jana Chrzciciela w Chomiąży Szlacheckiej w archidiecezji gnieźnieńskiej. Prosimy o zdrowie dla Heleny, potrzebne łaski dla Aleksandry Krawczuk w setną rocznicę urodzin, o szczęśliwe rozwiązanie dla Elżbiety. Polecamy zmarłych kapłanów księdza Mirosława Mężyńskiego i księdza Wacława Pateraka. Prosimy też o pokój na Ukrainie. Te wszystkie sprawy polecamy, rozważając piątą tajemnicę bolesną, śmierć Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre Boja, luce a nosotros, teraz y en la hora de śmierci naszej. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego pod Twoją obronę. Wyświęć się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, raz i raz w potrzebach naszych, ale od szczerach i złych przyjmuj, raz nas zawsze wybrać, Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Pojednotniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. O błogosławieństwo kończące naszą apelową modlitwę prosimy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława. Ojciec Święty Jan Paweł II przed 35 laty w Lublinie na Czubach święcił diakonów ze wspólnot diecezjalnych i zakonnych.
i zwrócił uwagę, że macie być sługami poddźwignięcia człowieka. W sprawie poddźwignięcia człowieka na wysokość Boga. Dlatego nie dziwimy się, że kapłaństwo będzie znakiem sprzeciwu, zwłaszcza w czasach, kiedy prawda jest pomieszana z kłamstwem, a piękno z brzydotą. Dlatego módlmy się o dar pięknych i nowych i wiernych powołań kapłańskich i zakonnych. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Weź w swą opiekę nasz Kościół Święty, Panno Najświętsza Niepokalana. Niechaj miłością każdy przejęty czci w nim Jezusa, naszego Pana. Czci w nim Jezusa, naszego Pana. I kraj nasz cały, i lud twój wierny, Tobie, Maryjo, dziś polecamy. Niechaj nas zbawi.